Mamy tutaj dwa przykłady różniczkowania, czyli obliczania pochodnej funkcji, przy czym korzystamy tylko z pewnych podstawowych praw różniczkowania. Po lewej stronie mamy rozwiązanie Adama, który chciał zróżniczkować funkcję 4 odjąć 3x, a po prawej stronie mamy rozwiązanie Janka, który chciał obliczyć pochodną funkcji 9x 6, korzystając właśnie z podstawowych praw różniczkowania. No i postanowiłem tutaj pokazać dwa rozwiązania obok siebie. I tutaj chodzi o to, żeby zobaczyć, czy one są poprawne i być może gdzieś jest tutaj błąd. No i zobaczymy, kto gdzie jaki błąd zrobił, a może nie zrobił błędu. Oba te przykłady to są przykłady z naszego portalu Khan Academy. No to zacznijmy od tego przykładu po lewej stronie. Tutaj mamy pochodną funkcji 4-3x. odjąć No i zobaczmy, co Adam robi w pierwszym kroku. Rozdziela to na dwie pochodne. Najpierw pisze, że to jest pochodna czwórki. Potem piszę dodać pochodną tego drugiego składnika. Ale tutaj ja już widzę, że coś mi się nie zgadza. Dlatego, że tutaj był minus. Czyli tutaj tego minusa brakuje, dlatego, że mamy pochodną czwórki, mamy pochodną funkcji 3x, ale powinno być tutaj odjąć pochodna funkcji 3x. Czyli tak naprawdę powinien napisać tak. Pochodna d po dx czwórki... Odjąć pochodna w działaniu na funkcję 3x. I wtedy by było dobrze. Tutaj powinien być minus. Albo inaczej. Mógłby Adam napisać tak, że to jest pochodna czwórki. Dodać. Jeżeli chce mieć plus, no to dodać. Ale wtedy tutaj powinien napisać, że to jest pochodna d po dx w działaniu na funkcję minus 3x. I to też by było dobrze. Czyli tutaj widzimy, że już w pierwszym kroku popełnił błąd. No ale zobaczmy, może dalej, może są jeszcze inne błędy, a może dalej już nie popełnił błędu. No popatrzmy, tutaj liczy pochodną z czwórki, to jest pochodna funkcji stałej. Funkcja stała nie zmienia się, nie zależy od x, więc nachylnie styczne jest równe 0, więc dobrze, tutaj pochodna czwórki to jest 0. Potem pochodna 3x, tu jeszcze nie jest obliczona, zapisał, że to jest pochodna 3x, no i. Zobaczmy, co robi na ten krok. Następnie pisze, że to jest 3 razy pochodna x. No i to jest oczywiście dobrze przekształcone to poprzednie równanie, z tym, że tutaj powinien być minus przed wszystkim. Tutaj zamiast tego plusa powinien być minus i wtedy tutaj też byśmy mieli minus. No i dalej co liczy? Liczy, że to jest 3 razy pochodna x, pochodna x to jest 1, czyli to jest 3 razy 1, oczywiście przypomina sobie o minusie i tutaj wtedy wynik by był minus 3. Czyli tak naprawdę tylko w tym jednym miejscu się pomylił, a potem już konsekwentnie robił, robił dobrze. No dobra, teraz zobaczmy to drugie rozwiązanie. Tutaj mamy pochodną takiej funkcji, minus 9x minus 9. W pierwszym kroku Janek tym razem, pisze, że to jest pochodna funkcji minus 9X, czyli tutaj robi dobrze, nie zapomina o minusie. Odjąć pochodna szóstki. To też jest dobrze. Czy ten minus napiszemy tutaj, czy. Czyli przed znakiem pochodnej, czy napiszemy go tu wewnątrz tego nawiasu, to jest tak samo dobrze. Czyli on tej robi w pierwszym kroku dobrze. Idźmy dalej. Następnie pisze, że to jest pochodna funkcji minus 9x odjąć 0, czyli też dobrze, bo pochodna szóstki, pochodna funkcji stałej, no to już wiemy, że to jest 0, tak jak tutaj. Pochodna czwórki była równa 0. Czyli tutaj jest nadal OK. Następnie pisze, że pochodna funkcji minus 9x to jest pochodna minus 9 razy pochodna xa. Czyli on tutaj pisze tak, że pochodna iloczynu minus 9x i x to jest iloczyn pochodnych. No i to jest niestety źle, bo pochodna iloczynu to nie jest iloczyn pochodnych w ogólności, i będziemy się jeszcze o tym uczyć, że pochodna iloczynu to tutaj trzeba taki wzór lewnicy zastosować, ale nawet bez stosowania tego wzoru możemy to obliczyć, dlatego że tutaj mamy stałą razy jakaś funkcja. No a wiemy, tak jak tutaj to było zrobione, że jak mamy pochodną. Stała razy funkcja, to to jest po prostu stała razy pochodna funkcji. Czyli tutaj powinno być napisane zamiast tego, powinno być napisane, że to jest minus 9 razy pochodna x. A to jest źle. No i później, w konsekwencji tego błędu, czyli tutaj widzimy, że jest błąd. On w tym miejscu popełnia błąd. I konsekwencją tego błędu jest błędny wynik, bo pochodna minus 9 to rzeczywiście jest 0. 0 razy 1 wynik dostaje 0. A tak naprawdę powinno być tutaj, Minus 9 razy pochodna x, czyli 1, i wtedy wynik jest równy minus 9, a nie 0. Czyli tym razem błąd został popełniony w kroku trzecim. No i tak tutaj trzeba było zaznaczyć w odpowiedziach, tutaj zaznaczyć odpowiedź numer 1, tutaj odpowiedź numer 3.